Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku, w kolejnym środowym odcinku poświęconym broni palnej i ogólnie strzelectwu. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć na temat chińskiej kopii lunety PSO, chyba jednej z bardziej klasycznych rosyjskich konstrukcji. No i w zasadzie tyle. O tym Wam chciałbym opowiedzieć. A więc przejdźmy od razu do meritum. Sprawdźmy, żeby nie było broń. Czy jest rozładowana? Pusto. Strzał kontrolny. Możemy sobie zabezpieczyć, bo nie będziemy tutaj nic wachlowali. Platforma, którą tutaj widzicie, chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Jest to jedna z najbardziej znanych konstrukcji chyba wszechczasów, mam wrażenie. Jest to akurat w tym przypadku polski Kałasznikow z tak zwanej jedenastki z Radomia. Tak jak ja uwielbiam Kałasznikowa, czyli w drewnie. Słuchajcie, chciałem do niego założyć jakąś lunetę. Na początku miałem głupi pomysł, założyłem sobie do niego acoga, czyli tutaj musiałem założyć gniazdo na jaskółkę od kałacha. Mogę nagrać z tego filmik, bo to było w zasadzie dosyć proste. Przewiecić tutaj komorę, trzy śrubki, znaczy komorę, no tutaj przy komorze, trzy śrubki Loctite i to się trzymało. Aczkolwiek acok na tej konstrukcji to była taka troszeczkę moim zdaniem profanacja. Ta broń ma służyć. To jest raczej taka do typowej zabawy. Aczkolwiek kiedyś z nią próbowałem wystartować w Triganie, ale wydaje mi się, że specyfikacja moim zdaniem tej broni w stosunku do AR-a, z którego strzelam na zawodach, jest no, bardziej skomplikowana. Z tego co wiem, to w bułgarskich wersjach jeszcze było przynajmniej tak, że po ostatnim strzale zamek zostawał wam w tylnym położeniu. To tam jest chyba kwestia też w magazynku musi być coś może wyfrezowane. Już nie pamiętam. Wiem, że to dało się jakoś tam przerobić, ale no, jest to konstrukcja dla mnie typowo bardziej do zabawy. No i dlatego stwierdziłem, że trzeba to zrobić ładnie. Ładnie, czyli co? Czyli PSO założymy sobie. Tylko, że wtopę zrobiłem taką, że jaskółkę założyłem sobie od kałacha, czyli montaż, który tutaj mam, był założony klasycznie od kałacha. Mogę Wam tutaj wrzucić link w zasadzie do tego montażu. Natomiast lunetę kupiłem sobie od SWD Dragunowa. I to ze sobą nie bardzo chciało banglać. Natomiast udało mi się rozkminić to i to już działa. Założyłem tą lunetę, natomiast musiałem jak gdyby, żeby to stuningować to troszeczkę. Jeżeli będziecie chcieli, to Wam mogę opowiedzieć o tym, jak ja to zrobiłem. To musiałem jedną część wywalić i tutaj przez kolimator i tutaj przez mocowanie lunety plus jaskółki, plus jeszcze w komorze, aż zabezpieczone tam jest śrubą, która jest też ścięta na tyle, żeby tam nic nie wystawało. I to się teraz, moi drodzy, trzyma. Ten montaż mi się udał. Jedyne co, to zabrakło mi delikatnie skali w tym miejscu, żeby obniżyć lunetę chyba, tak? Czyli na 50 metrów, żeby ją wyzerować, nie dało się gdyby, więc muszę celować tym drugim punktem, bo tam mamy kilka punktów na siatce celowniczej, tutaj Wam wrzucę screena, tak? Macie te wszystkie punkty i ja muszę celować tym drugim od góry i to jest wtedy idealnie dycha. Jest wyzerowane. Co Wam mogę powiedzieć o tej konstrukcji? No powiem Wam tak, o. Po pierwsze to, co już Wam mówiłem przy filmie, w którym nagrywaliśmy na temat acoga. Chińczyki naprawdę potrafią skopiować dobrze lunety. Nie ma z nimi żadnych problemów. Ani z Chińczykami, ani z tymi lunetami, tak? Chodzi to naprawdę dobrze. Nie gubi zera, co jest najważniejsze. Strzeliłem z tej lunety coś w granicach może 1,5-2 tysięcy strzałów. Nie jest jakoś tam mocno przystrzelana, ale już coś tam za sobą ma, tak? Jak widzicie, jest to no, taka raczej wierna kopia lunety PSO. Strzelałem z lunety PSO i powiem Wam, że szczerze powiedziawszy, być może bym powiedział, że oryginalna jest trochę jaśniejsza, ale
A to też może być takie trochę subiektywne odczucie. Sam już nie jestem pewien. Musiałbym mieć je do porównania jeden do jednego obok siebie. Natomiast jeżeli ktoś chce założyć sobie ją do jakiejś rekreacji, myślę, że to jest jak najbardziej warte. Jedyne, co mnie irytuje, ale to ja mam w zasadzie w każdym celowniku, akurat fajnie jest w Acogu, tam jest ten światłowód, ale ja mam tendencję do tego, że jak włączę już sobie, czy to kolimator, czy cokolwiek, to zapominam go później już wyłączyć. I jak zwykle bateria jest padnięta. Sama luneta, moi drodzy, tak jak powiedziałem, najważniejsza rzecz to nie gubi zera. O, widzimy się? Widzimy się. Sama luneta nie gubi zera. Co najfajniejsze, zauważcie, że udało mi się tak zrobić montaż, jako musiałem tam... tutaj musiałem coś przyszlifować. Zauważcie, jest taki element, nie wiem, czy to będziecie widzieli, ta dolna śrubka i pokrywa ta od góry, co tutaj występuje, widzicie? Tam miałem problem, ale udało mi się to przyszlifować i dzięki temu, zauważcie, że jestem w stanie bez ruszania jakkolwiek lunety, bez ściągania jej, nie jest mi to wygodne, co ja teraz robię, ale zauważcie, że mogę rozebrać sobie bez problemu broń. Co to był za dźwięk? No i tak dalej. Luneta zostaje nieruszona, więc wydaje mi się, że całkiem spoko mi się udało to ogarnąć. Taki odcinek trochę na hamaku rozbyczony, ale tak jak wam mówiłem, następne odcinki już będziemy mieli bardziej ze strzelnicy. Natomiast, moi drodzy, odnośnie tej lunety, no, myślę, że nie ma tutaj za bardzo co gadać. Luneta bardzo klasyczna. Co ja wam o niej mam powiedzieć? PSO, pewnie większość z was miała to w łapach, strzelała z tego. Więc myślę, że to jest całkiem udana kopia za całkiem niewielkie pieniądze. Wrzucam wam linkę, jeżeli ktoś by takiego czegoś szukał. Siatka celownicza jest, powiem wam, że całkiem spoko. Lubię tą siatkę, co jest właśnie w tej lunecie. Następna luneta, którą mam zamiar testować, kupiłem sobie lunetę PU do Mosina. Jednak w niej mam mały problem, bo nie potrafię jej zamocować, tak? Mam Mosina bez montażu, wiem na pewno, że będę musiał sobie na gorąco wygiąć rączkę do przeładowania. A to nie jest problem, bo to jest kwestia podgrzania i wygięcia palnikiem jakimś, to jest akurat proste. Natomiast nie wiem, jak wyosiować tą lunetę. O ile do kałacha da się znaleźć jakieś, jak mocowałem tą jaskółkę, to ona tam ogólnie pasuje w pewne miejsce, ale też znalazłem rysunki, wszystkie odległości, które tam powinny być zachowane i tak dalej, a tam tego nie ma, a tamta luneta znowuż no, ma niezbyt dużą tolerancję, moim zdaniem, żeby sobie ją później wypoziomować, a nie chciałbym kilku otworów robić, bo no, lubię tego swojego Mosina, taki mocno historyczny jest, więc kurczę, zobaczymy, będę, moi drodzy, starał się jakoś go zamocować, może wam nagram filmik odnośnie tego. No, jeżeli chodzi o lunetę, moi drodzy, do kałacha, myślę, że fajnie to wygląda, na pewno to działa, trzyma to zera, nic się z tym nie dzieje, szkła się nie psują. Naprawdę, Chińczyki ogarnęły tą technologię robienia tych szkieł po prostu, tak? Fajnie robią te szkiełka, w zasadzie już od dawna, bo i dobrze wiecie, że Chińczyki naprawdę robią bardzo fajne obiektywy, na przykład Sanyangi, które jeszcze 10 lat temu wiem, że robiły no, potężną robotę, jedynie nie miały na przykład automatyki, czyli nie miały autofokusa i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o jakość tych szkieł, to ona była naprawdę pieruńsko dobra jak na pieniądze, bo powiedzmy, ja kupowałem obiektyw za kilkanaście tysięcy, a tutaj, tylko że wiadomo, autofokus i tak dalej, a tutaj tyle, że nie ma autofokusa, więc jeżeli możemy sobie przyostrzyć ręcznie, to te szkła robiły ogromną różnicę, a płaciło się za nie po 700, 1000 zł, więc to jest za nowe, więc to jest po prostu jakiś... No masakra. Mają Chińczyki fajną technologię do robienia ogólnie szkieł, szkła. I im to wychodzi. Soczewki wszystkie i tak dalej robią naprawdę bardzo fajnie. Dobra, moi drodzy, ja nie przeciągam. Jeżeli wam się podobało, to moi drodzy, widzimy się za tydzień w środę. Pamiętajcie, zasubskrybować, dać łapkę w górę. Piszcie, jakie byście chcieli jeszcze zobaczyć odcinki. A myślę, że będziemy to nagrywali. Będziemy zobaczymy, bo z Krzychem też robimy tą serię. Także trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć i czołem. Hejka.